Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie bić naprawdę dużo ilości expa i odblokować cały karnet bojowy w nowym sezonie. Więc jedyne co musicie zrobić, to wchodzimy sobie tutaj szukaj i wpisujemy sobie oczywiście kod 3630, następnie wpisujemy 5083 i na samym końcu 9196. Oczywiście dajemy sobie enter, wybieramy pierwszą mapkę po lewej stronie. Pamiętajcie, żeby pisało tutaj XP, ponieważ jeżeli nie będzie pisać, to tego expa nie dostaniecie. Dajemy sobie wybierz, pamiętajcie, żeby gra była prywatna. Dajemy sobie graj, wchodzimy szybko do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję, bardzo mi to pomaga i za niedługo będzie konkurs, także jeżeli będziecie chcieli wziąć w nim udział, to musicie mieć ten kod wpisany. I teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was to jest załadowało na mapkę, to jedyne co musicie zrobić, o coś z tym raytracingiem się zepsuło, ale jedyne co musicie zrobić, to po prostu idziemy sobie tutaj z boku na Just for Fun i musimy sobie wejść tutaj na górę, dokładnie w to miejsce i tutaj robimy dowolną emotkę, która oczywiście się kończy, żeby po prostu nie trzeba było tego anulować i wchodzimy sobie tutaj, jak widzicie już tam widzimy expa, ale musimy sobie poczekać, żeby po prostu po pierwsze tam wejść, a po drugie po prostu tego expa dostaniecie więcej, jeżeli poczekacie, więc po prostu musicie poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jak się czas skończy, jak widzicie, nas przeteleportuje do przodu i po prostu zbieramy sobie tego expa. Także po prostu musicie zebrać wszystkie te gwiazdki i wydaje mi się, że jeszcze na końcu jest bonus room, do którego sobie zaraz przejdziemy, tylko musimy sobie całą jakby tą linię przejechać i za nią powinniście dostać nawet do 200 tysięcy expa, także to naprawdę zależy od waszego konta, ale i tak każdy exp moim zdaniem się liczy, ale pamiętajcie, że każda osoba dostanie inną ilość tego expa, ponieważ zależy to od różnych czynników waszego konta i tak dalej, ile gracie, więc jeszcze ja wam pokażę tego bonus rooma, mam nadzieję, że to się zaraz skończy, bo to jest dosyć długie. Jak widzicie, dead run się już skończył, więc teraz musimy sobie po prostu jeszcze dojść tutaj na koniec. Dokładnie, jeżeli się odrodzimy, to powinno nam tam później przeteleportować się do głównego menu. Ja już tego nie będę wam pokazywał, ale to jest właśnie ten bonus room, do którego automatycznie nas samo przerzuca, więc tutaj po prostu, jeżeli go przejdziecie, także zostaniecie expa. Z dzisiejszego filmu to byłoby na tyle i siemanko.